4 maja wspominamy błogosławioną Jadwigę Carboni, dziewicę. Jadwiga urodziła się 3 maja 1880 roku w Pozzo Maggiore na Sardynii. Nadzwyczajne wydarzenia towarzyszyły jej od urodzenia aż do śmierci. 4 maja była ochrzczona. Jej rodzice byli mieszczanami. Była drugim z czwórki rodzeństwa. Matka od najwcześniejszych lat wprowadzała ją w świat wartości duchowych. Mówiła: każdego dnia przyjmuj żywego Jezusa. On poprowadzi cię do świętości. Pragnęła świętości. Jako 5-letnie dziecko złożyła ślub czystości. Rok wcześniej była bierzmowana. W wieku 11 lat przyjęła komunię świętą. Codziennie rano uczestniczyła we mszy świętej, a wieczorem chodziła do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. Z powodu ubóstwa tylko 4 lata mogła uczyć się w szkole. Matka uczyła ją podstawowych prac domowych. Jej szczególne umiejętności objawiły się w hafcie. Mimo biedy, wprawdzie krótko, ale uczyła się haftu artystycznego u sióstr Szarytek. Bieda udaremniła jej też pragnienie wstąpienia do klasztoru. Kiedy zachorowała, a potem zmarła jej matka, zatroszczyła się o rodzinę i zarabiała haftując, dzięki czemu mogło się uczyć pozostałe rodzeństwo. Jadwiga dużo się modliła, pościła, angażowała się w życie parafialne, doświadczała ekstaz, objawień, daru bilokacji. W wieku 31 lat otrzymała dar stygmatów. To było przyczyną wielu sensacji i zazdrości. Była przesłuchiwana przez członków świętego oficjum. By uniknąć dalszych sensacji, wraz z ojcem przeprowadziła się do swojej siostry i zamieszkali w Rzymie. Aklimatyzacja w wiecznym mieście nie była dla niej łatwa. W czasie II wojny światowej chodziła do szpitali i przytułków, by pielęgnować chorych i rannych. Swoje cierpienia ofiarowała Panu Jezusowi za Kościół i za prześladowanych za wiarę w krajach komunistycznych poddanych reżimowi Rosji. Prorokowała: Kościół będzie prześladowany, będzie wielu męczenników, ale barka Piotra ocaleje. Jadwiga zmarła 17 lutego 1952 roku w wieku 72 lat. W czasie beatyfikacji 15 czerwca 2019 roku w rodzinnym Pozzo Maggiore na Sardynii kardynał Angelo Becciu podkreślił, że jej życie cechowało nieograniczone miłosierdzie, wielka pokora oraz nieustanna modlitwa. Zauważył, że jej świętość nie polega na tym, iż Jezus przemówił do niej z krzyża, czy że miała stygmaty. Swym życiem pokazała, że najważniejsze dla niej było podążanie za wolą Bożą, a nie za swymi, nawet najbardziej świętymi pragnieniami. Ona nie mówiła wiele, tylko po prostu żyła Ewangelią, oddaniem dla innych i intensywną relacją z Bogiem. Kardynał przypomniał, że mówiła mało, ale mówiła, że naszym celem jest zdobycie nieba. Potwierdziła to swoim życiem. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Jadwigę Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami, bądź nam miłości.